Cześć. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć po prostu tak na szybko, że zaraz będę włączał nagrywanie 80 godzin. Tutaj już kamerę mam przygotowaną, właśnie tą kamerę będę kręcił. I po prostu tak na szybko chcę zrobić krótką recenzję tej kamerki. To będzie jeszcze w tym filmiku. No i na tym filmiku włączę przycisk nagrywający. I tak będzie trwało to przez 80 godzin, bo tyle chcę nagrać materiału wideo i puścić to na YouTube. Myślę, że się wszystko uda, że nic nie zawiedzie, że ta kamera nie zawiedzie. Taka to kamera, zaraz się tego dowiecie. I przepraszam za złe oświetlenie i w takim miejscu, tutaj tuż przy komputerze. Ale robię to na szybko, tak, żeby było po prostu to na chwilę zrobione. Bo jest już późna godzina i po prostu nie mam czasu teraz na nagrywanie. Więc robię to tak szybko, nie rozkładam żadnego sprzętu, nic więcej. Więc to zapraszam na recenzję i zaraz odpalimy guzik. Kamera sportowa Tracer Extreme Action to budżetowa kamerka nagrywająca w rozdzielczości 720p w 30 klatkach na sekundę. W opakowaniu znajdziemy instrukcję, wszystkie potrzebne papiery, uchwyty i obudowę wodoodporną, której ja nie posiadam, ponieważ mi się zepsuła. Do kamery możemy włożyć maksymalnie kartę pamięci o pojemności 64 GB, można ją także robić zdjęcia. Posiada port mini USB. No i dobra, przyszedł ten czas, gdzie trzeba będzie włączyć kamerę i włączyć całe nagrywanie 80 godzin. Oczywiście ładowanie biorę pod uwagę, więc wiadomo, że nie będzie to ciągle i to będzie taki typu taki vlog, jak wcześniej nagrywałem kiedyś. Mamy teraz i teraz naciskam ten przycisk. I uwaga, 3, 2, 1, 0. Ok. Są nagrywane pierwsze sekundy na materiału. I też wam pokażę, jak to tutaj wygląda stąd. Dobra. Akurat się aparat wyładowuje, więc będę musiał go pododować. No i co? No i ten film się skończy po 80 godzinach. A my się żegnamy. Cześć.